a ten filmik kieruje głównie do nowych graczy serwerka, mianowicie tutaj sobie porozmawiamy o tym jak zacząć grę na serwerze. Czyli tak, logujemy się, mamy ósmy poziom, pierwsze co robimy to wchodzimy tutaj sobie po schodkach, cyk, cyk, cyk. Tutaj sobie możemy bić, tutaj mamy jakieś rotformy, później jeszcze idziemy na lewo, tutaj mamy jakieś raty. Ja oczywiście będę biegł na mojej postaci, bo jest dużo szybsza, nie będę robił specjalnie po to jakiegoś e, niskiego levela, bo dłużej by to zajęło. Tutaj dalej mamy jakieś rotformy. te mamy Carrion Warma jednego. Idziemy sobie tutaj, Pick-Pick, pyk, Strongbox jakiś, nawet. Tutaj jeszcze mamy kolejne Carrion Warmy, szkielety, góle. Więc tutaj możemy sobie dobijać, nie, wiem, jakiś powiedzmy 30-40 poziom. Na tej miejscu, wie. tutaj mamy jeszcze jednego dragona. Możemy sprawdzić, czy dam radę na dragony. Jeżeli tak, no to w takim wypadku możemy iść sobie do miasta. A gdzie on te peka? Pytanie. Czekajcie, Pyk. Aha, dobra, jestem za blisko. Ja sobie wrócę do miasta na szybkości. Dobra, jesteśmy w mieście. Ogólnie, jakbyście chcieli zobaczyć, gdzie są jakieś miejscówki i tak dalej, wchodzicie sobie na stronkę. Chodzicie sobie tutaj na Wiki, i tutaj macie coś takiego jak. A tu gdzieś była world map, o, mapa, pyk. I tutaj macie całą mapę ze wszystkimi słówkami. Czyli tutaj byliśmy pod miastem. Na lewek, pójdziemy, to mamy dwarfy. Możemy jeszcze sobie przybliżyć? O tak. Um, na lewek, pójdziemy, to mamy dwarfy. Później jakieś minoski, góle. Um, tutaj na prawo, o, też możemy iść na cyklopy, prawo góra. Stąd wyjść. Tutaj też mamy jakiegoś cyklopa. Więc tu powiedzmy, możemy sobie dobić jakieś 40-50 level. Nie wiem, powiedzmy na tych cyklopach. Też pytanie, jak będzie na się wyglądała, expa, Ale póki co możemy tak sobie dobijać. Później, od tutaj, od Templ idziemy do góry. Cyk. Tutaj i tutaj mamy stateczek. I na tym stateczku możemy napisać hi. I możemy iść tutaj na Dragon. Bone, Dragonborn Village Tutaj cyk, tutaj pójdziemy na lewo. I tutaj, gdzie mamy taki łuk jakby pomiędzy skałami, tu możemy bić sobie dragony. Już mamy powiedzmy ten level taki wystarczający na dragony, że dajemy radę. To możemy sobie tutaj cykać dragony. Tam później jeszcze są DL. -e. Jak pójdziemy tutaj do końca tego i tu po schodkach, to tam są DL. -e. Więc tam też możemy, jak tam wyjdziemy dużo, dużo głębiej to jeszcze są spawny. Teraz sobie wrócimy do miasteczka, z powrotem idziemy. Tak, wracamy na stateczek. High. I tutaj, jak już mamy powiedzmy nie wiem, 70, 80 level. Czy nawet trochę większy, to możemy iść na Tartarus, Hunting Location. I możemy sobie tutaj wbić na wyrmę. Tutaj mamy wyrmy. Ja tutaj zawsze dobijałem 150 poziom. Na tych sobie wyrmach. Tu możemy oczywiście biegać dalej. Ten reszty jest dosyć duży. Dodatkowo, jeżeli pójdziemy tu, tutaj na sam dół, aż tu, tutaj, tutaj. O! To tutaj mamy wermoby. Tylko że one biją dużo więcej od wyrm. Także tam ostrożnie. Więc. To jest taki, powiedzmy, rozdział od 8 do 150 poziomu, gdzie expić. No i dalej to już jest e, bardzo łatwe, bo później już mamy od 150 mamy tierowe expy. Czyli, tu jak sobie wejdziemy, tutaj widzę, że nawet dodali Roshamul od, od ostatniego levela jako tier 1. E, tu te linki, dwo, to i to podlinkuję. Pod filmem, także będziecie mogli sobie to Mamy tier jeden Roshamul. Ja tu nie będę pokazywał, bo tu oczywiście mamy całą drogę, czego potrzebujemy i tak dalej. Tier 2 od 200 levela mamy jakieś elfy. Też mamy całą drogę. Tier 3, biblioteka. Od 300 też mamy drogę, oczywiście. Tier 4, Prison. Tier 5, jakiś Island. E, tier 6, bla bla bla. No i tak sobie. Lecimy tymi tierami, nie? Od tego set, 150, czy tutaj nawet setnego levela, i dodatkowo jeszcze tutaj mamy drugiego linka, i tu są tiery już inne od 150 levela, czyli falkony. Ja, jak spiłem na falkonach. Ja mamy jakieś spektry. Wszędzie tutaj są drogi, wszystkiego. Także jest napisany level. To jest wymagany level, jaki trzeba mieć, żeby tam wejść, bo tam są bramki levelowe. Więc mamy level i tutaj możemy sobie popatrzeć wbijamy 200 level idziemy na tą miejscową wbijamy 300 level idziemy na tą miejscową i tak po kolei po kolei także to jest najłatwiejsze, najtrudniejsze jest wbicie tego paradoksalnie najtrudniejsze jest wbicie tego 150 levela więc po to powstał ten filmik także wszystkie linki będą w opisie i tyle